Siemano moi mili, z tej strony Maraz, witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w The Elder Scrolls Total War. Okej, chyba w drugim odcinku, znaczy 10 odcinku drugiej części pomyliłem się odnośnie patcha do Empire. Chodziło mi o patch do do Elder Scrollsów, sorry moi mili, takie na razie sprostowanie, bo to akurat wyłapałem przy renderowaniu. No okej, więc tak, dzisiaj mam w planach zająć się już totalnie wygwizdaniem elfów i zajęciu tej także osady już na dobre, a tamtych będziemy eksterminować. No i cóż, i tu będziemy mieć jedną potyczkę o Telbarnora i oczywiście Sandrichmora. Musimy tutaj już skołować potężne armię. Już tu będzie taka, no, akcja werbunkowa na poważnej jeździe, żeby coś tutaj w ogóle zdziałać. Wszystko do granic możliwości. Tutaj widzę, że jeszcze jest jakaś jedna armia do mnie tutaj maszeruje, ale tu będziemy się raczej bronić, jak da nam to radę. Z tymi będę miał tu małe problemy, ale myślę, że też ogarniemy jakoś sobie ten temat. Odnośnie jeszcze jednej rzeczy, ja gdzieś tu miałem chyba okręty, tak, miałem okręty, ale to zrobiłem sobie za turę, bo chciałbym zobaczyć, co się wyprawia na tamtej małej wysepce, gdzie jest ta buntownicza osada, której nie zajęłem, za co mogłem dostać hajs, ale cóż, no bywa i tak. Okej. Wielki dom Telvani atakuje mnie. Kiedy już zacząłem sobie kryzys Oblivionu, zaczęło się. Czy tu są jakieś armie? Są armie! Nawet dwie. Wszyscy wypowiedzieli im wojnę. Oni będą sobie tak spokojnie stacjonować przez parę tur. Okej. Ale ja chcę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Czy to oni gdzieś się też tutaj wywlekli? O, chyba nie. Chyba nie. Okej, dobra. Miasto odłożone. Okej, tam się wybudowało strażnica. Werbuneczek oczywiście pełną parą. Okej, deklaracja wojny przez wszystkie frakcje. Okej, no to teraz my musimy tutaj też przeciwdziałać. Musimy jakoś się rozprawić z tymi dwiema armiami, które tutaj sobie stacjonują. One tak ni z dupy, ni z pitruchy się tu wzięły. Ale dobra, spróbujemy. Okej, widzimy sobie wszystkimi możliwymi siłami. Okej, i was tutaj będę starał się utrzymać do granic możliwości. Oczywiście, gdzie damy radę, też będziemy wyciągać oddziały. Okej. Okej, wszystkie możliwości muszę wykorzystać. Okej. No, tutaj nie wiem, czy będę ich brał. Tu by się przydała ogólnie konnica. Jazda. Ale no nie będę tutaj za bardzo się czapiżył. I spróbujemy ich tutaj rozwalić. Jesteśmy z nimi na wojnie. Oni wszyscy mają z nimi wojnę. No i nie zmienia to faktu, że 83 tura. Yes, my lord. What is it you wish to discuss? Trade lines. Map information. Złóżmy ofertę. This seems quite reasonable. Jestem w miarę zadowolony. Kurde, nie wiem, czy go puścić. Without question, sire. Yes, sire. I cannot do that, sire. I cannot do that, not sire. I cannot do that, sire. No dobra, myślę, że powinniśmy dać radę. Okej, mamy już jakieś tam w miarę możliwości i koszta. Dobra, jak rozprawimy się z tymi dwiema armiami, ja wtedy mogę coś sobie zacząć już tutaj kminić. Ale no nie ukrywajmy, że może być cienko. Czy drugi raz będę zdobywał tą osadę? Raczej nie. Rally to me, men! We must regroup. Tak. Very well, my liege. Ojej, nie, no to teraz to trochę lipy dałem. Myślałem, że oni zdobędą to. Okej. Pierwszą rodziska taki raz zagrywkę robię, że wczytuję grę. How can England help you? Map information. Try the links. It's good. An honor and a pleasure. Farewell. Okej, jestem zadowolony. Yes, sire. Raz połączymy. Może jeszcze konnicę tu dosłał. Hail my king. Do ataku, chociaż nie. Dobra, warujemy sobie te deklaracje wojny. Wszystko mam sprawdzone, także jest ok. Ok, ja mówiłem teraz tak. Wszystkich z dołu. Bez garnizonu. Was też. Zostawimy jakieś tam oddziały, takie no dziedowskie, co mogą sobie stacjonować. Okej. I teraz tak, stąd sobie weźmiemy całą grupkę takich doszkolonych w miarę. Okej. Tu dowódca z jakimś tam małym oddziałem łucznikami bym się przydadzał. Tu możemy jednego dowódcę wyciągnąć i też jakieś oddziały piechoty. Okej, może jeszcze jakiś malutki oddziałik. Pełen, zaznaczmy sobie. Okej, ustawcie tu. Was bym potrzebował też, żebyście doszli. Okej, jak to sprawa się ma? Czy ja mogę was wyciągnąć? Nie mogę. Wy się ustawicie tutaj. Tu was nie chcę ruszać za bardzo. Te dziadowskie elfy też bym mógł wziąć. No nie mam za bardzo tu jakich oddziałów wziąć, drapnąć. Przydałoby się jeszcze parę w grupie. No dobra. Czekajmy sobie jeszcze jedną turę. Patrzcie, dyplomaty nie wysłałem dalej. A wy wyszliście? Z Telbarnory? Jeden generał. Okej, jestem ciekawy jak się w ogóle... Nie no, ja powiedziałem, że doprowadzi każdą... I każdą osadę sobie zdobędziemy. Dobra, to lecimy z końcem. Jestem ciekawy, jakby sobie komputer poradził z tym generałem, bo on jest naprawdę przekozacki, się strzela. Jeśli to jest jazda, to jest tam palicho, to jeszcze to można pikinierów na nich wysłać, ale... Na nich nie ma jako tako rady. Ja muszę to wszystko oblegać. Okej, biegiem. Okej, to musi mieć dwa oddziały. Stricte. Okej, wam tą falangę wyłączymy na razie. Okej, biegiem. Generalnie będę używał. Tam jest dowódca ich chyba, nie? Kto to jest? Łucznicy? Serio? Okej, już się zaczyna akcja generalska. Dobra, łączcie falangę. A idźcie na tych. Bison Lord, we've lost control of the castle. Jak wy zdobyliście przewagę? The battle is very much in our... Only half the enemy force remains. Okay, dają tam do swoich chyba. My lord, only half our force remains. Okej, okay, ciśniemy. On mi połowę wydług ten generał. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Okej, okay, tu teraz chyba oberwią. Okej, okay, to już się nie patrzę na własne jakieś tam straty. Bison George, our men are... Lord, we've lost control of the castle. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. The enemy king lies dead, slain by our gallant warriors. Attack while his men mourn their loss. Okay, zatukliśmy króla. It could have been we that were slain and defeated on the field. Straty cholery nieduże. Jak na generała, no to nieźle tu pocisnął. Ale dobra, widzieliśmy przynajmniej jakie mają osady, dziady. Okej, okay, wytniemy ludność. No muszę niestety. To jest już podstawa. Okej, okay, jak tu się... Co tu się wyprawia? Okej, okay, zmniejszymy wam podatki. My king. As you command. Orders. Yes. Command me, sire. Was tutaj podeślemy. Yes, sire. By your command. Yes, sire. Joining forces. Okej, okay, tu siły też jakoś wzmocnimy troszeczkę, nieznacznie, ale trochę. Siłę może też tych wyciągniemy. Oni podejdą uzupełnią nasze posiłki. Uzupełnią króla 4 i uzupełnią tutaj 3. 4-3? No 2, dobra, będziemy mieć 2 pełne armie. Co mnie bardzo cieszy. I mi się bardzo uśmiecha. Może nawet tutaj jeszcze generała jednego przesimy. Dobra, czekamy na kolejny rozwój wydarzeń. O to chodziło i na to też czekałem, żeby oni się podzielili. No dobra, będziemy mieć 2 potężne bitwy. Kryzys otchłani nastał. Yes. An order. We shall slaughter them, my lord. Okej, co wy tu macie? 27 do ataku. To są potężne już oddziały. Z nimi nie ma. 25 do ataku. 27. Okej, będziemy kombinować. Co ty masz tu za oddziały? No, zdecydowanie o wiele większe. A ty nie zdążysz tu dojść, nie? Szkoda. Szkoda. A nie chciałem, żeby Oblivion rósł w siłę. Możemy zrobić jeszcze taki myk. To battle it is then, sire. An order. Yes, sire. Moving to crush the enemy. No nie, no będę potrzebował wszystkie siły możliwe, jakie mamy. Dobra, moi mili, no to zaczynamy jedną z poważniejszych bitew. Cięższych. 3 potężne armie przeciwko jednej otchłani. Jestem ciekawy, Jezu, jak ja tu dostanę rape. No to po prostu jestem w czarnej dupie. Okej, armie czekają. Posiłki doszły. agresywna postawa. I agresywna postawa. I rura! Okej. Nie mają łuczników? To jest tylko pytanie. Musimy się schajdować. Dobra, łuczników bym chciał, żeby oni walili ognistymi strzałami. Mhm. Wy ich nie macie w zasięgu jeszcze, nie? No, lipa trochę. Jakie straty mają? Okej, będziemy się poczekać. I panowie, wy nie uciekacie. Musicie stawić czoła. Dopiero gdzieś tutaj zaczniecie ostrzał. No szkoda. Okej. Okej, atakujemy. Okej, wyjdźcie do pionu. Teraz się zacznie tutaj potężna bitwa. Generalnie atakujemy. Ojej. Only intervention by the Almighty or a military genius can bring us victory from this. Okej, oni stracili 8. Musimy się tutaj utrzymać na tych pozycjach. Muszą dojść nasze oddziały. No, łucznicy dostali po dupie. Wy tam się zostawcie. Generał się nimi zajmie. Okej. Posiłki nadciągają, to jest najważniejsze. Only intervention by the Almighty or a military genius can bring us victory from this. Osieka totalna. Ale jest teraz wyrównany pojedynek. Zaraz zajdą posiłki, byśmy zdobyć jakąś większą przewagę. Generał będę trzymał z dala. No, połowę naszych ludzi, a gdzie tu jeszcze posiłki? No, dajcie im czadu. Alabardy. Nasze oddziały się podają, to na razie łucznicy. Jak na razie no, mamy wyrównane. Czekaj, ja nie wiem, czy komputer liczy to... jako, no nie wiem... Okej, muszę generała wycofać. Generał sobie tu nieźle poczyna jeden. Już będzie śmierć w walce. Okej, dajcie im tu popalić. Only intervention by the Almighty or a military genius can bring us victory from this. Kurde, wciągnęli nas w walkę. A to sobie nieźle nawet radzą. Ta jedna flanka. Jeszcze posiłki doszły, to już w ogóle jesteśmy tu uratowani. Okej, no jednostki spieszły z pola bitwy, teraz zaczną przechodzić te informacje wszystkie. Okej. No jak na razie jesteśmy jedną frakcją, która stawia czynny opór na jeźdźcy. Nie, ogólnie oni mają za mocne jednostki tutaj na start i ja wolę tutaj akurat zabawić się troszeczkę z nimi. W taki oto sposób. By St. George, our men have slain the enemy general. Without him, his troops will lose their will to fight. Enemy general fallen, horde Oblivionu. No dobra. Się powinien właśnie załamywać, ale to jest chyba jednostka tatarska, także sorry. Oni mają cholernie wysokie morale. I z nimi nie można zrobić. Okej, ale mają 50 już jeden. Już zaczynają dostawać bęcki od nas. Ale jedna armia siadła, nie? Only half the enemy force remains. Okej, zaczynają obrywać. To już na dobre. Spróbuję generała. Padł. Kotar. Dobra, jednostka szmychła. Nie dajcie tamtym popalić jeszcze. Okay, jakoś goniliście, czy tak tylko dla jaj? Okay, pomóżcie tamtym. Okej. Oni się poddają, czy się nie poddają? Our ally lies dead, slain by the enemy. We must help his men avenge him. O cholera, tam się będą poddawać, niedobrze. Ale walczą do końca. Nie mogę jakiś tam, nie wiem. Ci zajęczą. 10 zostało, nie mogę sobie z nimi dać rady. Only intervention by the Almighty. Or a military genius can bring us victory from this. Okay, 70% mają. No dalej, 6 zostało. Weźcie tu się troszeczkę nimi zajmijcie. Ja wiem, że to jest cała reszta bitwy. Tu się broniliśmy, widać. Kolejny padł. Ja pierdolę. Patrzymy generałów jak... Poparzeni. Okej, dowódca się tam cały czas tłucze z nimi. Albo ucieka. Nie, tu jest gdzieś dowódca ich jeszcze. Resztka oddziałów. Dobry atak mają. To mnie właśnie martwi najbardziej. Dobra, jeszcze nic nie zdziało moim armią. Myślę, że mogę tam jeszcze ich poskubać. Dobra, zacznę, co będzie się działo. Reszta oddziałów została, które też się poddają mimo wszystko. Our cowardly allies have fled the field. They're craven and not fit to be called true men. Okej, wyżej padniemy tutaj. Musimy się jakoś utrzymać. Only intervention by the Almighty, or a military genius can bring us victory from this. Okej, no i super, wszyscy spierdolili. Oh, shameful day! Our army's running. Our foolish general has thrown his life away. Oj nie. Our men have fought long and are becoming tired. Our enemies have snatched victory from us like thieves in the night. They will not be so lucky next time. Armia Oblivionu wygrała. Mamy tylko z... Nie, oni mają za duży... jakby wam to powiedzieć... Okej, co my tu mamy? Nobile Death, Ankor, Fealian... Okej, no to zrobimy tak. Nobile Death. O tym bar. Dobra, jak tak ma być. Okej, o tym bar. Jednego mamy z głowy. Prince Falkarth. Dobra, miasto większe. Falkarth the Cruel. F-A-L-K-R-D-C-R-U-L, tak? Cruel? Zobaczmy. Falkarth the Cruel. Dobra, tylko muszę dużo litery zmienić. Okej. Imiona naszych sprzymierzeńców. Fealian. No dobra. Uczcijmy pamięć o naszych bohaterach. Jak? An... Kotar. Dobra. An-K-O-T-R. Chyba dobrze napisałem. Aha. Okej, a to nie zmienia faktu, że... Teraz jedynie mogę was tylko pogrupować do kupy. I dobra, i zróbmy sobie tutaj... Nie wiem, mocno oberwali. Jeszcze jest nadzieja, żeby chociaż jedną armię... Co? Aha, dobra. To są honorowi. Są honorowi. To mogę oddać. Bo wypuścili hordę Oblivionu, ale musimy jeszcze raz ich zaatakować niestety. I musimy... Kapitana Riviana pobić. Dobra, jak tam w ogóle? Hail, my king! By your will, sire, we shall engage. Dobra, zapiszemy sobie, nie chcę mi się tego brać na ogień. Czysta wygrana. An honorable, glorious victory. God be praised. He has granted us victory. Okej. Naprawa jeszcze przy okazji. Oczywiście zarządzimy budowę. Mars tak każe. I tą armię do obrony miasta. No i myślę, że polecimy od razu też na żywioł. Jakoś tam nie będę się zbytnio przejmował nimi. Z powrotem do miasta. To mamy jako tako... tu się jeszcze zrespiły. Hordy Oblivionu. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jakoś tu mi lepiej pójdzie. No. Okej. Orders. Mhm. Okej, no to się ciekawie zrobiło. Dobra, zobaczmy, co się teraz będzie wyprawiało. Patrzcie, zapomniałem cały czas o dyplomacie. Bruma. O co chodzi? Trzecia era. Great House Redorian. Kult dydryczny, no niestety. my lord. No muszę to jakoś tu utrzymać. Dobra, czy oni się przemieścili? Tak. Na rączkę mi to. Move! Orders. Yes. Our forces are well hidden. The trap is set. Sire. Okay. Combining force, sire. As you wish, my lord. Tym posiłkiem tu nigdzie nie dojdę. Zrobił się tu jeszcze jeden generał, którego mam tu w zanadrzu. Okay, czy ja mam z nimi w ogóle szansę jakąś? Ok, jesteśmy najbardziej rozwiniętą frakcją, co mnie bardzo cieszy. No, hordy już zajęły pierwszą z osad. Tutaj. Co jest bardzo nie dla mnie takie wieści. Bardzo mi się to nie podoba. I respect you, my enemy. Sire, my lord. Zabić tego. As you wish, sire. The day is ours, sire. We can't get there, sire. To war then, sire. Sire, we should withdraw. Dobra. Tyle było w temacie. Okej, ja miałem wysłać gdzieś naszego dyplomata. On wszystko potrafił gadać, dobra. Próbujemy załagodzić konflikt na drodze z naszymi wrogami. Bo oni się bardzo ucieszą z rozejmu. Okej, mają łuczników. Dobra, czekajcie chwilę. Yes, sire. Command me, sire. My lord. Orders, sire. As you wish, sire. An order. We shall slaughter them, my lord. 1 do 1. Przewaga. Jestem ciekawy, jak sobie komputer poradzi. Sprawdźmy tylko to. Czysta porażka, nie. Okej, każda próba osłabienia Oblivionu to jest dla mnie jakaś tam szansa. Też w sumie też hajs, bo się pozbędę trochę armii. Ale nie powiem, przydałoby się skasować całą jedną armię. Przydałoby się jakieś małe zwycięstwo, ale nie no, 3 armiami ja nie mogę nic tu zdziałać. Dobrze, że na naszej wyspie głównej. Dobra, poczekamy sobie wszystkie 3. Okej. Przydałoby się zająć jakąś dogodniejszą pozycję. Chyba tak. Z grupę. Za chwilę za wami postawimy sobie oddziały naszych jednostek i generała z tyłu. I się też tu właśnie przestawili. To dobra, my sobie troszeczkę dogodniejszą pozycję zajmiemy. Wy się ustawcie za nimi. Te oddziały to nic mi nie dadzą. Trzeba będzie zaraz tu zrobić płonące strzały i nie uciekamy. Dobra, biegiem. I wy też biegiem. Generała bym musiał jakoś na flankę wysłać. No tu się zacznie jatka. Zbytnie jakieś tam krzywdy im nie robią. Medyczni łucznicy, jak oni wyglądają? No fajna jednostka. Ale no, sorry. Za bardzo OP oni są. Że miałem takiego boosta. Będzie pierwsza spina. Oni sobie nie powinni dawać rady. Dobra, łucznicy teraz koniec ostrzału. Znaczy oni dostają tymi strzałami 2-3 strzały, a oni tak nawet nie pada. To jest w ogóle coś epickiego. Czyli mamy takie morale. Gdzie jest generał? I oni tak jeszcze wygrywają mnie. No i czemu nie strzelacie? Okej, ostrzeliwać tamtych. Chociaż generał już daje jakieś tu straty. Dobra, mogli się jednak strzelać. Tak, jak generał obrywa. Z tym walczcie. Musi generałowi. Okej, każdy ich oddział jeden mniej, to jest dla nas wygrana. Okej, tamtych atakujcie. Sobie z nimi poradzimy. Okej, są wstrząśnięci, zajebiście. Zajebiście. Okej, nie, no fajnie, podają się. Okej, atakujcie generała. Przecież nie, tego by się oni tutaj... O, zajebiście. Teraz no wstrząśnięci. Dobra, załamali się. Zajebiście. W końcu jakiś postęp. Pomóżcie reszcie. Okej, szybko zyskałem morale. My lord, only half our force remains. Okej. Dobra, do ataku. Okej, wystrzelać tamtych. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Okej. O, konica, 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 konica. Okej, to jest tamten dowódca. On sobie już poradzi tutaj z nimi. Bierzcie się za nich. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, pierwsze małe zwycięstwo. The enemy army flees the field. Pursue and run them down. Okej, deter musimy wyłapać. One tworzą nam zagrożenie. Dosyć znaczne. A jedna armia dedryczna mniej, no to jest dla nas wygrana. Ale powiem tak, straty do porównywania do ich armii to nie są duże. Że tak ich raz już osłabiliśmy. Pierwsze straty to były makabryczne. Ale okej, uczymy się na błędach. Dobra, mamy teraz pierwsze jakieś znaczące zwycięstwo. No i cóż, moi mili, ja się w tym odcinku z wami pożegnam. Ten już dowódca ładnie awansował. Tak więc komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się. Do usłyszenia, cześć, do kolejnego odcinka. Nara!